Jesteśmy dzisiaj, Q&A dawno nie było. Chociaż zawsze mówisz mi o Q&A, to ja mówię, dopiero przecież było. Okazuje się, że wcale nie jest tak często, jak mi się wydaje. I pytania zadawaliście na Instagramie. Dziękujemy za wszystkie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć na nie w kolejnym odcinku. Tak jest. Jesteśmy w Q&A. Tak jest. A ja już wchodzę i sprawdzam wasze pytańka. Dużo ich było? Trochę było, więc. To były takie bardziej, mówiłam wam, żebyście pytali o związkowe. Dobra, Daro, gdzie przepis na pad choja? Pak choja, obiecałeś. No nie było taki czasu. Taki pyszny był, musisz zrobić to, co w tym. Ale to jest proste, to po prostu pociąłem na mniejsze kawałeczki, dodałem łyżkę sosu sojowego, łyżkę sosu rybnego i szalotkę. I to się tak delikatnie dusi, podrzucacie jak pieczarki i koniec. Tak sobie robicie. I koniec. Musisz to zrobić po prostu na no, filmie. No to już jest chwila, jak słyszeliście. Wasz ulubiony serial wszechczasów. Co tak lubimy razem oglądać? Sense 8 był fajnym serialem. Tak, ale był krótki jak na serial. Outlandera teraz myślę, że tak. Ale to nie jest taki nie wow. Jest wszechczasów. Że moglibyśmy w kółko oglądać? You. No. You można w kółko oglądać. Myślę, że tak. Podziwiam cię, Karolina, za siłę, wytrwałość i pracowitość. Dziękuję bardzo. Jak się czujecie jako rodzice? Spoko, fajnie. Spoko, jest to mnóstwo wyzwań, ale też mnóstwo miłości też. Dostajecie, takiej bezwarunkowej, zalewa was miłość. Ale też to jest męczące. Jest męczące, nie ukrywamy, jest to męczące. Tak sobie czasem wspominamy czasy, jak byliśmy singlami, znaczy nie singlami, jak byliśmy sami. Ja podziwiam w ogóle wszystkich rodziców, jak mam dwójkę albo trójkę dzieci. To nie dla mnie to by był Saigon, ja bym nie dał rady po prostu. Czy zdarzyło wam się na montażu zauważyć, że nagrało wam się coś dziwnego, coś ruszyło, duch albo cień? Nie. Co będziecie działać na działce w tym roku? To co swoje, będziemy działać? Co będziemy opowiedz. Działać? Będziemy robić szklarnię, Darek wymyślił. Ale nie wiadomo, już ty właśnie na nie, a już się zgadzasz. Wiesz co, tak sobie myślę, nie chodzi o to, czy się zgadzam, czy nie, tylko nie chciałabym, żeby ona nam była w centrum naszej działki, wolałabym, żeby była gdzieś na końcu tak mała, działki. Ale nie może być na końcu, wiem, bo w cieniu. No, wiem, wolałabym, żeby była w cieniu, w rogu, na końcu. A Darek pewnie ją wstawi na środek i będę ją widziała z domku. No nie wiem, czy mi się to podoba ten no pomysł. Musisz widzieć, czy twoje pomidory dojrzewają. Nie wiem, czy chcę patrzeć na jakąś chatkę, chałupkę. Plan jest taki, musimy wszystkie dokumenty dostać na umocnienie linii brzegowej Faszyną. Bo ogółem według prawa tam się dowiadywałem, że niepotrzebne jest, ale wymieniam się po prostu pisemkami z Wodami Polskimi i tam będę musiał dostarczyć taki cały szkic i pewnie w tym roku to zrobimy. Jako pierwsze będziemy ogarniali trawę, czyli będzie wertykulacja trawy. Trudne słowa, nie wiem, co to znaczy. Będziemy wyczesywali z trawy takie suche źdźbła. My? Maszyna i ja. Wy! I no, pozbywacie się tam liści takich pierdół. Później ładnie ogarniamy trawę, na pewno obniżymy jeszcze zraszacze, żeby były niżej. Jak się uda, to załatwimy kosiarkę, która będzie sama kosić, ale to na spokojnie, bo to jest koszt też tam 5000. Ale fajna sprawa, bo przycina tak co po parę milimetrów. Później zajmiemy się porządkami drewna, to będzie jako pierwsze trawa i drewno, reszta jest po prostu poboczna. Posprzątamy drewno, ogarniemy drewutni z razem z żoną. Z razem? Z ziomalami moimi. I dopiero wtedy zbudujemy dla małej zjeżdżalnię z linową. Okay. Szklarnię, małą pergolę i oczywiście jednym z większych priorytetów jest rozebranie tarasu, wzmocnienie go i położenie od nowa. To widzicie, co będziemy robić. Bardzo dużo mamy pracy. No i będziemy mieli dosadzanie drzew, dosadzanie krzewów, dosadzanie bluszczy, ale to jest bardzo kosztowne, więc to trzeba wszystko... Sadzenie fasoli, kto wie, ten wie. No. I takie tam. Później pomidory, sałaty i pierdoły. Czy pamiętacie swój najwcześniejszy film na YouTube razem i osobno? Ja swój najwcześniejszy pamiętam. Nagrywaliśmy razem. To pamiętam, jak nagrywaliśmy ten taki u ciebie. Ale też to był taki z rękoma. Pamiętasz co? Tak, ja byłam z tyłu i robiłam tak, makijaż. To było to coś tam challenge, Not My Hands Challenge. Pierwszy. A swój film na YouTubie nie pamiętam, miałem za dużo. Ja pamiętam mój film, jak robiłam makijaż i fryzurę gejszy. Jesteście o siebie zazdrośni. Chyba nie. Nie. Czy jak młoda będzie większa, będzie chciała wystąpić w waszych filmach, to się zgodzicie? No ja nie bardzo. Nie bardzo jesteśmy. Ja nie chcę. Ja w ogóle unikam, żeby cokolwiek robiła w internecie. Uważam, że jest wiele fajnych prac, wiele fajnych zajęć. Nie trzeba wszystkiego robić w necie, nie trzeba pchać naszego dziecka do internetu. I może osiągnąć wiele i wiele więcej też sama i myślę, że to nie jest potrzebne. No, nagrywa już filmy, ale do prywatnych naszych archiwów. Ja mam po prostu od 5 lat zbieram materiały. Dla niej na pamiątkę, gdzieś sobie kiedyś chciałam.
Nie wszyscy muszą być influencerami. Nie wszyscy też muszą oglądać prywatne nagrania. Czy rozmawialiście ze sobą na temat poprzednich związków byłych partnerów? Nie, ustaliśmy chyba tak kiedyś, że nie chcemy znać szczegółów. Ale nie ustaliśmy. Nie. Znaczy tak jakby, nie, pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że chyba nie chcemy poznać szczegółów. No to jest niepotrzebne, słuchajcie. Każdy miał jakieś swoje związki, teraz jesteście w nowym. Trzeba się skupić na tym, co jest teraz, a nie co chwilę drążyć przeszłość. Ja wiem, na pewno ludzie uwielbiają. Nie podoba mi się to, jak właśnie partnerzy wiedzą o sobie wszystko i później w czasie kłótni wyciągają sobie jakieś tam... A ty byłaś z Maćkiem, nie podoba ci się, to wracaj do Maćka, czy do kogoś tak, tam, Pawła. Tak, i wręcz są tak już po latach wyciągane, kwasy, wiem, bo u moich znajomych tak jest, także... No, a my praktycznie nie wiemy nic o swoich poprzednich związkach. Co sprawia, że decydujecie się na reklamę, współpracę z firmą? Czy muszą spełniać jakieś oczekiwania? Czego byście nie zareklamowali? Czy są takie produkty? Myślę, że są wow, testujemy i są beznadziejne i po prostu nie dochodzi kampania tak do skutku, pomimo tego, że mają ogromne budżety i są kontrakty, to udaje się po prostu jakoś do tego to rozwiązać i... No nawet w grudniu miałam taką sytuację, że musiałam się wycofać z kampanii, bo produkt po prostu mi się nie spodobał. Wiedziałam, że wam się nie spodoba. No ja już nagrywając film, testując go, już mi się nie podobał, więc po prostu zadzwoniliśmy do firmy. Były dwa telefony od mojej menedżerki, później ja jeszcze rozmawiałam. Zrozumieli, powiedzieli, że okej, że w takim razie może zrobimy coś w tym roku. Ale szczerze wolałam im powiedzieć, żeby i was nie wkurzać i wiecie, po czasie, że może film by nie spełniał ich oczekiwań. Czego byśmy nie zareklamowali? No na pewno przychodzą do nas, nie wiem, producenci karmy dla psów, takie rzeczy, które nas nie dotyczą. Takie w ogóle dziwne, niezwiązane z nami rzeczy. Ale też myślę, że takich rzeczy leczniczych, co do szczepionek, co do polityki, na pewno kampanie. O, przychodzą do nas kampanie polityczne, tak. Bardzo często. Kochani, jak adekwatnie wycenić czynsz za wynajem? Nie za drogo, nie za tanio, pyta się Gosia. Jak to zrobiłeś? Patrzyłeś na średnią w okolicy? Ja patrzyłem na średnią w okolicy, standard po prostu. Moja cena była bardzo zawyżona, nawet o 1500 zł od tego, co było w okolicy. Chodzi o to, jak macie jakiś standard, jesteście pewni, że to jest wartościowe i możecie, macie argumenty, że możecie to jakby uzasadnić, dlaczego to jest takie drogie, to dlaczego nie? Zawsze się znajdzie klientela, która będzie gotowa wynająć za takie pieniądze, które proponujecie, ale musi być dobra lokalizacja, dobre wnętrze. Muszą być jakieś rzeczy w środku, które urozmaicają, fajny widok, jakiś tam taras. No i jakieś bariery. No i przede wszystkim musi być wszystko nowe. Ja uważam, żeby za coś zapłacić, nie uważam, że powinniśmy używać jakiegoś używanego materaca. Nie mówię tutaj o szafkach, ale mówię o materacach, o łóżku. O rzeczach, które są świeże, żeby zainwestować. Nie róbcie po taniości. Mi zawsze ludzie wypominają, że robię coś po taniości. No słuchajcie, to nie jest po taniości. Każdy może sobie myśleć, co chce. Śmieliście się tych złotych przycisków i złotych klamek i się zdziwiliście, ale ludzie akurat je uwielbiali i ci, co je wybrali powiedzieli, że chcą to, bo im się to podoba. I widzicie? Ha! Proszę bardzo. Słuchajcie, ale... można zawsze zmienić, to nie są złote szafki całe, to są elementy. Tak samo, zobaczcie, wy myślicie tutaj o przyciskach, a na przykład lokatorzy, którzy teraz tam mieszkają, chcieli zmienić krzesła. Chcieli mieć inne krzesła, chcieli na przykład szafkę nocną przesunąć, zmienić materac takie, na przykład na co może ktoś nie zwraca uwagi, a oni chcieli zmienić, powymieniali z jednego mieszkania do drugiego. Czy wzięlibyście udział w Azja Express lub innym programie, czy tam na przykład Darek by przyjął propozycję na przykład w Twoja twarz w Mili Znajomo? Nie. W ogóle ja trzymam się z dala od telewizji. Się do telewizji. Nie interesuje mnie to i no i wiemy, że telewizja niestety... Ja miałem wiele razy propozycje od wszystkich szefów i programów kulinarnych. No jak widzicie od 7 lat w żadnym nie byłem, a zaproszenia na to przychodzą. No nie, dziękujemy po prostu. Mam swoją telewizję w internecie. Jaką cechę charakteru cenicie w sobie nawzajem? Dużo to dziewczyna super. Oczywiście, cenicie w sobie nawzajem, a której nie widać na pierwszy rzut oka? Może opiekuńczość. Mojej opiekuńczości nie widać? No nie widać tego na filmach, to jak ktoś jest opiekuńczy, to trudno tak to uzasadnić. Musiałbyś pokazać, wiesz, konkretną kwestię, ja jestem jak taką komuś trochę, pomagać. Ja jestem taką trochę mamą wszystkich znajomych i rodziny, ja tak nad wszystkimi pieczę. W sumie ja też jestem jakimś starszym bratem. Wszystkich ogarniam dookoła. Darek ogarnia wszystkich kolegów, słuchajcie, życiowo. Pomaga. Że ogarnia, bardzo, w sensie, ale bardzo pomagam, pomagasz. Ale nie chodzi tylko o pomoc taką... Ogarniecie to brzmi jakbym było źle i muszę nie, pomóc. Nie, to nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, że oni do ciebie przychodzą po radę. No tak. Bo jesteś bardzo doświadczony życiowo i nie tylko mówię o rzeczy fizyczne takie, że na przykład im pomożesz coś dokręcić. Ale wsparcie, nie? Ale o takie wsparcie to do ciebie i ty jesteś takim organizatorem. No. Ja w sumie też jestem takim organizatorem. Podobne cechy. Czy sąsiedzi na wsi są już bardziej przychylni do was?
Słuchajcie, sąsiedzi na wsi, powiem to ironicznie teraz, ale nas uwielbiają. I tak też jest. Nie, nie o to. Jesteśmy mega, mega związani. Ty jesteś. Ja nie jestem. Ale ty teraz często ich widzisz. Tak, tak, no, oczywiście, że jest. Mam wspaniałego sąsiada naprzeciwko. Tak. Mamy klucze do siebie. Sąsiadkę po skosie też. Przypadek, jak potrzebowała pomocy jej córka, podwoziliśmy ją i pomagaliśmy się. Później dowiedziałem, że to jej mama jest, więc się ucieszyła. Ostatnio organizowaliśmy też razem internet, wypożyczyliśmy sobie pompy. Sąsiedzi też jedni mieli potrzebny sprzęt do naoszczenia kosiarki. Się wydaje, że są takie małe rzeczy, ale oni wszyscy przychodzą do mnie z tymi rzeczami i się zakumplowaliśmy, myślę, tak? Na początku mnie nienawidzili, bo myśleli, że powstanie tam pensjonat, ale... To było śmieszne. I przystań. Ale myśmy zabrali wspólnej przydom. Ja, to jestem ja, ten zły sąsiad. I już się zakumplowali. Wszyscy zaczęli śmiać. A tak powiedziałem, naprawdę, to jestem ja, ten zły. I wszyscy nagle mnie polubili. Ja myślę, że też fajnie mieć taką zgraną community. Tak, do której dołączyliśmy w końcu. Po jakimś czasie. Po ponad roku. Czy wynajmując mieszkanie rozpoznają was ludzie oglądający mieszkania? Nie. Nie. Nie, nie było takich, bo była jedna para z Polski i... Którzy byli w ogóle nie zainteresowani. Nie wiedzieli nawet w ogóle. Nie mieli nawet aplikacji, bo sobie gadaliśmy. Tak. I teraz, jak rozszerzaliście dietę u małej? U nas BLW, ale dziadki nie umieją zrozumieć i wciskają na siłę łyżkę. BLW, czyli że kładzie się dziecku dużo, dla tych, co nie wiedzą. Lubię wybór, tak? Tak, lubi wybór, babas lubi wybór. Że daje się dziecku dużo rzeczy na talerz i dużo rozmaitych i sobie może wybierać i dziecko... Ona zje to tak, co lubi najbardziej. Tak. Tak. Jakby była parówka i inne rzeczy, to by parówkę wybrała, to musiałabym parówkę zabrać, wtedy nic by nie zrobiła. Ale ja myślę, że jak jest głodne, to tak zje wszystko. Wiecie co, zauważyłam, no dzieci często są niejadkami, czy często jedzą jakoś tam swoje ulubione rzeczy, szczególnie w domu, ale słuchajcie, zmiana nadeszła w przedszkolu, warto dzieci posyłać, bo z rówieśnikami, czy jak dziecko siedzi obok, jak znajoma, jak ktoś inny je, to od razu. To ona też je. Tak. I ja się dziwię, że patrzymy na tą dietę w przedszkolu i tutaj jakieś spaghetti, jakieś tam makaron jakiś. Jakieś mięso je. Takie, mięso takie, jakieś w ogóle. Ale w domu wiecie jak to jest, jak rodziców przebłaga, to je upieczesz przecież naleśnika, czy coś jej zrobisz. No co, nie zrobisz dziecku? A w przedszkolu je to, co ma. Najwyżej nie zje, będzie głodna. Usmażysz. Zrobisz, usmażysz. Jaki jest twój ulubiony produkt z twojego sklepu? Powiem wam, że moją ulubioną rzeczą jest biżuteria. Bo już tyle lat biżuterię mamy. Biżuteria była różna przez te lata. Ja noszę ją codziennie. Nie wiem ile lat teraz, 7 lat. No, bardzo długo. Zaczynaliśmy od koszulek, od case'ów na telefon, od dzienników. Te case'y to w tysiącach się sprzedały. Tak. Jesteśmy tak w szoku, że po prostu tyle. I naprawdę, i bluzy. W ogóle będziemy dodawać na stronę też, dajcie znać, czy was interesuje. Zakładkę Outlet, gdzie będziecie mieć rzeczy, które były przed latami, zostały nam pojedyncze sztuki, bluzy i tak dalej. I naprawdę sprzedamy po bardzo niskiej cenie. Typu 50-20 zł, coś takiego naprawdę. No, żeby po prostu zeszło, a może ktoś będzie zainteresowany. Będziemy musieli zrobić nowe zdjęcia, bo nie mamy tych zdjęć niestety. Zrobimy. Czy na wasz podcast można liczyć w tym roku? Można. No. Dlaczego nie masz już kontaktu z Szusz? Tak to jest, tak wygląda życie. Czasami się po prostu... No już się urwał. Urwał się i tyle. A ostatnio ktoś mi wypomniał, że nie mam kontaktu z Szusz, a ją coś tam wspomniałem o niej. No ale czemu nie mogę wspominać? To znaczy, że z kimś nie mam kontaktu, to już nie mam w ogóle rozmowy? To nikt się nie rozstał w jakichś złych relacjach. Ja po prostu nie czaję tego. Wy też myślicie na przykład, że każdy youtuber z każdym jak nagrywa, to się przyjaźni. No tak nie jest, no. Że nagrywamy z jakimś youtuberem, to nie znaczy, że my się kumplujemy. Możemy to się jest lubić, po prostu możemy nagrany mieć film. Tak, możemy się lubić, tak. Możemy mieć jakiś tam kontakt poza tym, ale nie z każdym też kliknie. Różnie to można to. Relacja to relacja. Nie uważajcie też, jak ktoś z kimś nagrywa film, to jest wielkie przyjaźń, bo też wspólnych filmów stworzone tylko stricte, żeby były razem, żeby miał więcej zasięgu. Więc miejcie oczy otwarte. Czy według was miłość nie wygląda już tak jak kiedyś? Nie wiem, czy nasza miłość, czy w ogóle miłość na świecie? Miłość już nie wygląda tak jak kiedyś. Nie wiem. Myślę, że na początku związku faktycznie ta miłość to jest takie zadłużenie, zauroczenie i nic się innego nie liczy. Później przychodzi prawdziwe życie, tym bardziej jak się już buduje dom, rodzinę i dochodzą problemy. Myślę, że to już dochodzi... Później dochodzi taki mega szacunek do drugiej osoby, przyjaźń dochodzi, taka prawdziwa... Wsparcie, przyzwyczajenie, wszystko to, co się pojawia wokół. I myślę, że te sytuacje trudne budują chyba związek najmocniej, co? Dobra, ostatnie pytanie. Czy planujecie rekrutację w swojej firmie? Na razie nie? Nie. Na razie nie. Jak mamy jakieś
potrzebę jakiegoś dodatkowego pracownika, to po prostu zlecamy, szukamy firmy, która się tym zajmie, po prostu niekoniecznie kogoś zatrudniać na stałe. Jest to trudne, bo to jest zobowiązanie kogoś zatrudnić na stałe, płacić mu pensję, płacić mu ZUSy. Nie zawsze przychody są takie same, jeszcze tym bardziej w naszej branży, która jest branżą reklamową. Każdy miesiąc wygląda trochę inaczej i ciężko brać na siebie takie zobowiązanie. Ja sama wam mówiłam wielokrotnie, że dla mnie jest to niesamowicie ciężkie, kiedy jest gorszy miesiąc w firmie i ja się muszę martwić o to, czy będzie tak, na czas kasa. I tak trzymała tych pracowników po prostu. Nie. Pracownik musi być zadowolony, słuchajcie, tak. Z warunków pracy, z tego, w jakim miejscu pracuje, z jakimi ludźmi. Warunki muszą być fajne, żeby naprawdę chodził do pracy z przyjemnością, a nie za karę, bo najgorsze jest chodzenie też na pracę. Też pamiętajcie, że tacy ludzie, którzy z nami pracują, oni są z nami od lat. I tak, to nie są przypadkowe osoby, przepraszam. Żeby tutaj wdrożyć nową osobę, będzie też bardzo ciężko. Takie dziewczyny są od wielu, wielu lat i to mówię, wiecie, 7 lat. Tak 8, samo, 9, no. Wiesz, tak samo jak z Pawłem ze strony współpracują. To są osoby, które były od samego początku. I my, no, nie mamy takich osób, które są po prostu nowe. Wszyscy pracownicy są z nami od samego od lat początku. Znają nas. To jest specyficzna praca. To jest często praca po godzinach, w weekendy, jakiś event, jakieś nagranie inne. Trzeba być bardzo elastycznym. Trzeba, wiecie, to nie jest praca naprawdę od i do. To nie jest praca taka systematyczna, że macie powtarzalną... Tak. Część rzeczy jest oczywiście powtarzalna, ale często robimy nowe rzeczy i zdarza się, że z roku na rok robimy zupełnie inne rzeczy lub wprowadzamy zupełnie coś innego. Także na razie nie planujemy rekrutacji, chociaż często dostajemy CV i listy motywacyjne. Dziękujemy. I filmy. Tak, i filmy od was, gdzie nagrywacie się. Kochani, przypominamy o grupie na WhatsAppie, macie numery na dole. Znaczy linki, nie numery. Możecie się zapisywać, pierwsza sprawa zapełniona, druga się zapełnia. Macie tam przypomnienia o wszelkich nowych vlogach, filmach, live'ach. Kody zniżkowe do naszych partnerów. Promocje jakieś, wiecie o tym pierwsi. No i zachęcamy was bardzo serdecznie do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z każdymi filmami i będziemy bardzo wdzięczni, że dacie łapeczkę w górę. Tak. Jeżeli jest. Macie jakieś pytania, zadawajcie je koniecznie w komentarzach, a my postaramy się odpowiedzieć na nie w kolejnym filmie Q&A. Love you, bye! Pa!